Telewizja TVT. Witam serdecznie. Dzisiaj w debacie tygodnia rozmawiać będziemy na temat tego, co dzieje się na scenie politycznej, a na scenie politycznej roszady i mnóstwo dyskusji wokół propozycji Koalicji 276. Po drugiej stronie dzisiaj w debacie udział wezmą poseł Maciej Konieczny z Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry. I poseł Wojciech Saługa z Platformy Obywatelskiej. Witam pana. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. I to właśnie od Pana, Panie Pośle, chciałabym zacząć. Pytanie do posła Wojciecha Saługi. Czy bardziej Panu już przybliżają poglądy lewicy? Bo tutaj okazuje się, że PO idzie w stronę na lewo. Czy Pan również? Nie jest to prawdą, że PO idzie na lewo. PO twardo stoi w centrum. Przez 20 lat stoimy w centrum i mamy mocne skrzydła lewicowe i konserwatywne, liberalne i konserwatywne, tak bym to nazwał. I to jakby nic się nie zmienia. Oczywiście nasi przeciwnicy, oponenci chcieliby, żebyśmy gdzieś skręcali. Jesteśmy partią rozsądku, partią wyważoną, partią normalnie myślących ludzi i chcemy tych ludzi reprezentować w parlamencie. A ten pakiet praw kobiet, jeszcze tutaj raz się skieruję do posła Saługi, to nie jest takie właśnie wyjście w lewym kierunku? No to jest myślenie życzeniowe, to jest patrzenie w przeszłość, patrzenie w nowoczesność, patrzenie na to, jak ma wyglądać świadome macierzyństwo. Absolutnie to, co wczoraj zostało ogłoszone, to jesteśmy za życiem, za wolnością wyboru, za prawami kobiet, za świadomym macierzyństwem. Bardzo to jest nadużycie, że my gdzieś skręcamy w lewo. Byliśmy wczoraj krytykowani zarówno przez lewicę, jak i prawicę, także jesteśmy tam, gdzie chcemy być, czyli chcemy być w centrum i rozglądać się na obie strony. Ale nagłówki dzisiaj huczą, że PO idzie na lewo, a proszę mi powiedzieć, poseł Maciej Konieczny może skomentuje, jak pan wczoraj zareagował na ten pakiet praw kobiet zaprezentowany przez PO? Przede wszystkim to się ucieszyłem, bo to otwiera przestrzeń do rozmowy o łagodniejszym, bardziej ludzkim prawie, jeżeli chodzi o przerywanie ciąży w Polsce, bo pierwszy raz właściwie z udziałem tych największych sił politycznych runął ten mur w postaci tego nieszczęsnego tak zwanego kompromisu z 1993 roku, który tak naprawdę był skrajnie restrykcyjnym podejściem do kwestii praw kobiet i przerywania ciąży. Jeżeli chodzi o tą propozycję Platformy Obywatelskiej, to nawet jeżeli założyć, że Platforma Obywatelska zrobiła parę kroków w lewo, to tymi paroma krokami w tym momencie, patrząc z takiej perspektywy bardziej europejskiej, ledwie zbliżyła się do prawego skrzydła europejskiej chadecji, tak? Bo to jest takie prawo, które tak naprawdę jest z perspektywy europejskiej prawem konserwatywnym i oczywiście lewica ma do tego inne podejście. Na przykład jesteśmy przekonani, że kobiety są w stanie bez pomocy fachowców myśleć i racjonalnie o sobie decydować, ale cieszymy się, że ta przestrzeń do rozmowy jest i że być może w czasach, kiedy ta straszna, ultrakonserwatywna władza odejdzie, w tej perspektywie będzie możliwe dogadanie się i poprawienie tak naprawdę losu tych milionów kobiet w Polsce, których ta kwestia dotyczy. Dobrze, jeszcze raz pytanie. Chcę się tylko włączyć, tak? Pani redaktor. No tu potwierdzają się moje słowa, co powiedział pan poseł Konieczny, że na tle Europy i standardów światowych ta wczorajsza propozycja to jest propozycja w Europie uznana za konserwatywną. Dobrze, pytanie jeszcze raz do pana Macieja Koniecznego. W związku z tym, nie traktujecie tego przypadkiem jako takiego wabika, żeby może połączyć siły i dołączyć do koalicji 276? Ja powiedziałbym więcej. Wydaje mi się, że to przesunięcie zawdzięczamy w ogromnej mierze oczywiście protestującym kobietom i temu wielkiemu społecznemu zaangażowaniu, które spowodowało, że o kwestii przerywania ciąży konkretnie mówimy nieco inaczej, ale także temu, że na scenie politycznej istnieje i obecna jest w parlamencie niezależna lewica. I myślę, że w ogóle to, że przez tak długie lata polska scena polityczna jako całość była przesunięta bardzo na prawo względem takiej, powiedzmy,
uogólnionej europejskiej średniej wynikało także z braku lewicy i szkoda by było, żeby wrócić do tego momentu, kiedy o tym, co w Polsce można, a co nie, co jest normalne, a co nie, decydują dwie partie konserwatywne. Jestem przekonany, że obecność niezależnej lewicy na polskiej scenie politycznej jest ogromną wartością i zamierzam na tą rzecz działać po prostu tak, no, jak chce robić lewica. Tak wprost nie otrzymałam odpowiedzi, ale pytanie w związku z tym do pana Wojciecha Saługi. Panie pośle, czy to faktycznie ma być jakiś wabik, żeby przyciągać do siebie tych z lewa, do koalicji 276? Absolutnie nie jest to wabik, żeby wygrywać wybory, trzeba odbierać głosy Jarosławowi Kaczyńskiemu, odbierać głosy Prawu i Sprawiedliwości. Więc ten program naprawdę musi być szeroki. Pomysł koalicji 276 to jest pomysł na to, jak przywrócić normalność w naszym kraju. Partie opozycyjne, które zapraszamy do tej koalicji, które można powiedzieć z siłą rzeczy są w tej koalicji, zgadzają się na to, że potrzebne jest przywrócenie działania konstytucji, przywrócenie wolnych mediów, odpolitycznienie prokuratury, powrót do wolnych sądów, gdzieś po drodze także dbanie o prawa kobiet i wokół tego musimy się zjednoczyć po to, żeby przywrócić w kraju normalność. Od 5 ponad lat rujnowany jest nasz kraj, rujnowane są nasze instytucje. Najpierw przywrócimy instytucje, później będziemy urządzać nasz dom. Dobrze, i panie pośle, pan poseł Konieczny uważa, że ta koalicja 276 to jest dobry pomysł? Ten plan minimum, który został przed chwilą zarysowany, przyznam, jest mi bliski. Pewnie jeżeli byśmy mówili o mediach, to już byśmy się pokłócili, czy TVP należy w jakimś zakresie likwidować, czy po prostu spróbować wyrwać z tych szponów politycznego, takiego twardego nadzoru. Ale mam wrażenie, że ucieka nam coś więcej. To, że demokracja to tak naprawdę, żeby funkcjonowała, to nie są tylko te instytucje, one są ważne, tak? Ale treścią demokracji jest dyskusja i spór o różnych wizjach Polski, tak? I po to to jest. Po to są niezależne instytucje, żeby w ich ramach ludzie mogli wybierać, czy chcą Polski na przykład liberalnej, z większym udziałem rynku, czy chcą Polski socjalnej i demokratycznej, jak chce lewica, z silnymi instytucjami, z instytucjami państwowymi. Mam wrażenie, że kiedy rozmawiamy o tych koalicjach, to tak płynnie przechodzimy od takiego planu minimum, który polega na tym, żeby naprawić te instytucjonalne wypaczenia, które Prawo i Sprawiedliwość nam zakosztowało, aż po jakąś taką wizję zjednoczonej listy opozycji, która ma być jakąś uniwersalną odpowiedzią na PiS. Ta druga wizja jest mi kompletnie obca. Uważam, że byłoby z ogromną szkodą także dla perspektyw wyborczych opozycji, gdyby wszystkie siły opozycyjne poszły z jednej listy i nie dogadywały się w konkretnych sprawach, jak przed chwilą, ale próbowały przekonać, że mogą stanowić taką spójną alternatywę, która się w wielu kwestiach zgadza, bo to by oznaczało w kampanii wyborczej, że Prawo i Sprawiedliwość miałoby bardzo łatwe piłki. To znaczy, by na przykład pytała, a co państwo sądzą o aborcji? I my byśmy się różnili, albo co państwo sądzą o likwidacji TVP? Sztandarowy postulat Platformy Obywatelskiej, zbierają pod tym podpisy, jest to dla nich ważne, tak? I w tym momencie startujemy z jednej listy, ja mówię, nie, ja jestem przeciwko, tak? I to by było bardzo łatwe dla obozu rządzącego, żeby udowodnić, że tym pretendentom do władzy, że nie wiadomo o co chodzi. Dobrze, pytanie w związku z tym na drugą stronę. Panie pośle, czy macie jakiś pomysł, żeby zachęcić do współdziałania, do połączenia sił? Bo na ten pomysł Koalicja 276 nie wszyscy z takim dużym optymizmem popatrzyli. Z dużym optymizmem to nie wiem, ale na pewno nie z krytyką tego projektu, żeby wdrożyć to, o czym mówi pan poseł Konieczny, żebyśmy się pięknie różnili na programy i naprawdę opowiadali te wizje Polski, one gdzieś w tle oczywiście muszą być. Natomiast pierwsze musimy spowodować to, żeby były uczciwe, normalne wybory. Ostatnie wybory prezydenckie no, pokazały nam już, jak wybory mogą być manipulowane, jak władza dzisiaj, wykorzystując chociażby prokuraturę, sądy czy CBA, czy właśnie tam telewizję pseudopubliczną, wpływa na wybory, manipuluje wyborami i ten wynik naprawdę nie jest ostateczny, demokratyczny. Więc przywróćmy demokrację, przywróćmy instytucje. To jest plan minimum, to jest właśnie plan 276. Odzyskajmy zaufanie dla demokracji, a później oczywiście zmierzmy się na programy lewica, centrowa prawica, centrowa platforma i inne partie polityczne i przeprowadzimy normalne wybory, tak? To było w roku 2005, 2007, 2011. To Wtedy poproszę. mogło być normalnie i wtedy spieraliśmy się naprawdę na programy. Dzisiaj
Mierzymy się z manipulacją, z tą machiną propagandową, która po prostu miażdży mózgi, umysły Polaków, wpływa na ich postawy i absolutnie zakłamuje i manipuluje rzeczywistością. Dobrze, pytanie takie szybkie, bo w Platformie Obywatelskiej podobno zdania na temat tego wczorajszego pakietu praw kobiet też są podzielone, bo nie wszyscy chcą się godzić na to, żeby aborcja do 12 tygodnia była w Polsce możliwa. Czy pan jako poseł by się pod tym podpisał od razu na tak, czy jeszcze jakieś wątpliwości? Głosowałem za tym stanowiskiem, natomiast jesteśmy wielką partią ze skrzydłami, wolną partią. Jesteśmy za wolnością wyboru, tak samo za wolnością wyboru parlamentarzystów. Nie wprowadzamy nigdy dyscypliny w tego typu sprawach i tak też Dobrze. Zostanie. Miało Ale być, to nie jest miało być rozstrzygnięcie krótko. na tę kadencję, tylko na przyszłe rządy już po wygranych wyborach. I krótko to też ja może w pytanie. ramach pięknego różnienia się tylko powiem, Tak. że w Lewicy oczywiście będzie w tej kwestii dyscyplina. Głos na Lewicę daje gwarancję głosu w parlamencie za złagodzeniem prawa aborcyjnego, za tym, żeby kobiety miały prawo decydować o przerywaniu ciąży. Dobrze, pytanie do pana posła Koniecznego też na krótko, proszę. Czy przyjmie pan zaproszenie do koalicji 276? Najkrócej rzecz biorąc nie, ponieważ do końca nie wiem, co to oznacza. Niestety nie skonsultowano się z nami przed ogłoszeniem tego projektu. Ja w ogóle bardzo sceptyczny jestem, jeżeli to do tej pory nie wybrzmiało, do koalicji Zjednoczonej Opozycji. Mam wrażenie, że także dla odsunięcia PiS od władzy lepiej będzie, jeżeli będzie istniała silna, niezależna lewica. Dobrze, chciałabym teraz nowy wątek zacząć. Wszyscy widzimy, co się dzieje w sprawie lockdownu. Niektóre przedsiębiorstwa się buntują. I tutaj tak, pytanie również na krótko może od pana Wojciecha Saługi zacznę. Panie pośle, był pan może odwiedzić jakąś kawiarenkę, która działa nielegalnie? Nie, może nie miałem legalnie. Jeszcze takiej okazji, ale to nie, okazji nie dlatego, że po prostu nie przechodziłem, nie widziałem. Powiem tak, potrzebne są rozwiązania służące przedsiębiorcom. Jeżeli przedsiębiorcy mają kłopoty, trzeba im pomagać. To próba otwierania tak zwane nielegalnie, bo bardzo trudno powiedzieć, czy to jest nielegalne, tak. bo jeszcze żaden sąd nikogo w tej sprawie nie skazał. To jest krzyk tych przedsiębiorców do państwa polskiego. Popatrzcie, jesteśmy, dzieje nam się krzywda, pomóżcie nam. Państwo nie reaguje, stąd rozumiemy tych ludzi, którzy nie mają nic do stracenia, podejmują tak drastyczne kroki. I czy za tym zrozumieniem coś idzie? Bo tu właśnie o tym rozmawiamy, że niektóre kawiarenki próbują działać normalnie i uważają, że to się dzieje w granicach prawa. Lewica z kolei chwali się tym, panie pośle, u pana na profilu, że jeżeli bezzasadne było gdzieś zamknięcie czy karanie przedsiębiorców, wy staracie się pomagać. Co ma za tym iść? To obawiam się, że nie u mnie na profilu, tutaj w ramach Lewicy też się różnimy. Ja uważam, oczywiście tu się zgadzam z przedmówcą, że dramatem jest to, że brakuje wsparcia dla firm i ratowania miejsc pracy. Budżet Polski nie jest wbrew licznym głosom, także na opozycji, w jakimś fatalnym stanie i naprawdę polskie państwo stać by było na skuteczną pomoc tym branżom, które w tym momencie są zamknięte. Lewica proponowała konkretne rozwiązania, jak chociażby ograniczenie marży dla pośredników przy sprzedaży jedzenia zdalnie. Niestety ani Platforma, ani PiS na to się nie zdecydowały, mimo że bezkosztowo można by pomóc tym firmom. Natomiast mamy sytuację pandemiczną. Z jednej strony to jest dramatyczna sytuacja, bo wiem, że w strasznej sytuacji są osoby, które te przedsiębiorstwa prowadzą, ale też te ograniczenia są po coś. Nie możemy doprowadzić do chaosu, który sprawi, że będziemy mieli kolejną falę pandemii i zostaniemy tak naprawdę w tej trudnej sytuacji o wiele dłużej. Więc potrzebna jest dużo ambitniejsza pomoc państwa, ale ja jednak bym nie posuwał się do tego, żeby wspierać takie chaotyczne otwieranie przedsiębiorstw. Czyli na szybko, ostatnie pytanie, jeżeli będzie potrzeba przedłużania lockdownu, panowie jesteście obydwa jednak z opozycji, pytanie do Wojciecha Saługi, pan jest za tym, żeby przedłużać lockdown w takiej formie, jakiej jest na ten moment, czy jeszcze bardziej restrykcyjnie, czy jednak już odpuścić? No mieszamy jakby dwa wątki. Jeden wątek zdrowotny i jeżeli patrzymy na przyrost zakażeń, ilość przypadków śmiertelnych, wolność czy spowolniony postęp w szczepieniu obywateli,
to musimy podejmować drastyczne działania zmierzające do tego, żeby się nie zarażać, tak, żeby chronić społeczeństwo. A z drugiej strony mamy zamknięte przedsiębiorstwa, chaotyczne decyzje, niezrozumiałe decyzje. Ludzie się buntują, bo jedno otwarte, drugie zamknięte. Sprzeczne informacje po prostu. Jesteśmy, jeżeli chodzi o lockdown, skrócie, tak, pomoc, tak czy dla, nie? pomoc dla wszystkich skrzywdzonych i logikę, po prostu logikę i zdrowy rozsądek. Nie może być chaosu i nie może być niezrozumienia przez społeczeństwo, czemu jedno Dobrze. działa, drugie nie działa. Czas nas goni, panie pośle, z drugiej strony, jak pan to widzi? Ja się zgodzę z przedmówcą w tym zakresie. Mam nadzieję, że bardzo szybko będziemy mogli zrezygnować z lockdownu, ale to zależy także od tego, czy uda się w sposób logiczny, sensowny i zdyscyplinowany przez te najbliższe tygodnie jeszcze działać. Tutaj znamienny jest przykład Czech, w których politycy nie dogadali się co do przedłużenia restrykcji w ogóle, otworzyli w sposób niekontrolowany i się okazuje, że te granice Czech zostały zamknięte, na granicach są kolejki, ponieważ inne państwa w obawie przed zagrożeniem pandemicznym te granice zamknęły, więc na pewno potrzebujemy tutaj spójności logiki, niestety tego do tego momentu brakowało często. I pełna zgoda opozycji na naszej antenie. Lewica i PO jednak się potrafi porozumieć w niektórych kwestiach. Dziękuję bardzo. 276. Tak, tak, koalicja 276 i Lewica, poseł Wojciech Saługa z Platformy Obywatelskiej i Maciej Konieczny z Lewicy. Dziękuję panom bardzo. Dziękujemy. Dziękuję również. Dziękujemy państwu także za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych naszych debat. Do zobaczenia.